Witam Was serdecznie. Mam na imię Welina i pracuję jako SME Steam Team Lead w Autenti. Dzisiaj chcę Wam przybliżyć, jak zacząć podpisywać dokumenty online z wykorzystaniem naszej platformy Autenti. Zaczynajmy. Aby zacząć korzystać z Authenti, konieczne jest założenie konta. Wejdź na stronę autenti.com i kliknij w przycisk Wypróbuj za darmo. Mamy możliwość rejestracji jako osoba prywatna lub firma. Skupimy się teraz na rejestracji dla firm. Wybierz opcję Korzystam z biznesowych. Następnie wypełnij formularz Danymi firmy. Wpisujemy e-mail firmowy, nadajemy hasło i uzupełniamy pola szczegółowe danymi firmy jak NIP i nazwa. Po zatwierdzeniu zgodę klikamy w przycisk Utwórz konto. Na Twój adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany mail aktywacyjny. Po potwierdzeniu adresu e-mail zostaniesz przekierowany do panelu administracyjnego platformy Authenti. Interfejs panelu administracyjnego jest bardzo intuicyjny. Możesz zobaczyć, że podział zakładek jest analogiczny, jak w tradycyjnych skrzynkach mailowych. Po lewej stronie, w menu Moje dokumenty utworzysz nowy dokument, znajdziesz pliki odebrane, wysłane, wersje robocze, a także przy pomocy lubki wyszukasz dokumenty zapisane nawet kilka lat temu w archiwum. A teraz pokażę Wam, jak wysłać dokument do podpisu. W tym celu kliknij przycisk utwórz nowy dokument. Nadaj nazwę dokumentu, ułatwić to potem wyszukiwanie pliku lub większego projektu w archiwum. Dodaj plik lub kilka plików z dysku bądź przeciągnij metodą drag and drop. Nasza platforma pozwala na dodawanie plików w wielu różnych formatach, takich jak PDF, DOC, XLS i wiele innych. Natomiast łączny rozmiar wszystkich załączonych plików to 20 MB. Bez względu na to, czy dodajesz jeden czy wiele plików, zostaną one połączone w jeden plik, przekonwertowane do formatu PDF. Możesz decydować o kolejności ułożenia plików, które na końcu zostaną opatrzone pieczęcią autenti. Pamiętaj, że plik nie może być chroniony hasłem czy zawierać dodatkowych pól. Próba dodania wadliwego dokumentu zakończy się niepowodzeniem, a ikona pliku będzie miała czerwony kolor. Następnie dodaj odbiorców i wybierz ich rolę. Porozmawiajmy o różnych rolach zaangażowanych w proces podpisywania dokumentów. Nadając dokument, możesz ustawić kolejność osób podpisujących, a także uporządkować dla nich odpowiednie role. Czym są role? To inaczej uprawnienia, jakie otrzymują dane osoby. Role świetnie nadają się do usprawniania procesu podpisywania dokumentów. Wyróżniamy. Podpisujące, parafujące, opiniujące, opcja dostępna w pakiecie premium oraz do wglądu. Podpisujące to osoby, które są uprawnione do złożenia podpisów w danej firmie. Na przykład osoba odpowiedzialna za dany projekt, osoby z zarządu danej firmy. Osoba parafująca sprawdza dokument i zatwierdza jego poprawność. W przypadku odrzucenia parafki proces podpisywania dokumentu zostaje zatrzymany. Co ważne, pozostali odbiorcy nie otrzymają dokumentu ani informacji o jego powstaniu, dopóki nie zostanie on zatwierdzony przez osobę parafującą. Osobą parafującą mogą być np. prawnicy, którzy sprawdzają poprawność danych i zgodność merytoryczną wszystkich treści przed złożeniem ich podpisów elektronicznych. Zauważ, że kiedy oznaczysz jednego z odbiorców jako osobę parafującą, platforma od razu umieści ją na początku listy, tak aby pierwsza sprawdziła dokument. Kolejne opcje to Do wglądu, Dokumentów i Opiniujące. Osoby, które mają wgląd do dokumentu lub go opiniują, ustawione są przez system poza kolejnością. Ich rola nie ma wpływu na przebieg procesu podpisywania. Najczęściej są to osoby zaangażowane w projekt, ale nie są upoważnione do podpisywania dokumentu. Na przykład Project Manager, odpowiedzialny za nawiązanie współpracy z partnerem biznesowym. Role to świetne narzędzie, które pozwala łatwo i szybko komunikować się z zespołem w procesie podpisywania dokumentów, jednocześnie ograniczając uprawnienia wybranym osobom, a innym je rozszerzając. Przejdźmy teraz do podpisów elektronicznych. Warto tutaj wspomnieć, że w Autenti mamy trzy rodzaje e-podpisów, które można zastosować w biznesie. e-podpis e Autenti pozwala na złożenie oświadczenia woli w formie dokumentowej. Podpiszesz nim większość, bo aż 90% dokumentów i umów w obrocie gospodarczym. Na przykład, wyobraź sobie, że chcesz szybko zrealizować umowę najmu lokalu. E-Podpis Authentic pozwoli ci podpisać ją w chmurze, bez konieczności drukowania czy skanowania dokumentów. To tak jak cyfrowe potwierdzenie, zgadzam się. Drugi rodzaj, zaawansowany E-Podpis Authentic podnosi poziom bezpieczeństwa procesu podpisywania dzięki weryfikacji tożsamości podpisującego, która odbywa się w pełni online. Wyobraź sobie, że zawierasz umowę z nowym dostawcą z innej części kraju, którego nigdy nie spotkałeś osobiście. Zaawansowany e-podpis zapewnia dodatkową weryfikację tożsamości podpisującego, dzięki czemu wiesz dokładnie, z kim masz do czynienia. W tym procesie podpisujący musi się zidentyfikować, na przykład poprzez wideoidentyfikację. Trzeci to kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Kiedy konieczne jest tego zastosowanie? Chcesz podpisać umowę na budowę domu czy dokumentacji do administracji publicznej? Kwalifikowany podpis elektroniczny jest w takich przypadkach niezbędny, ponieważ zapewnia, że taka umowa jest ważna. Chociaż kwalifikowany podpis jest potrzebny rzadziej, to jego ważność jest nieoceniona dla określonych typów transakcji i dokumentów. Dlatego w Autenti dbamy, abyś miał dostęp do pełnej wiedzy na jego temat. Autenti oferuje dostęp do ponad 20 dostawców podpisów kwalifikowanych. I przy tak szerokim wachlarzu opcji z pewnością znajdziesz idealną dla swoich potrzeb. Pamiętaj, że Twój podpis elektroniczny jest prawnie wiążący jako oświadczenie woli. Uwierzytelnienie odbywa się za pomocą wskazanego przez nadawcę adresu e-mail oraz opcjonalnie jednorazowego kodu SMS. Do tej pory zrobiliśmy naprawdę wiele. Nazwaliśmy nasz plik, dodaliśmy nasze dokumenty, zdecydowaliśmy, do kogo go wysyłamy, przepisaliśmy ich rolę, a nawet wybraliśmy idealny podpis elektroniczny. Teraz wykonajmy ostatnie kroki. W Authenti działamy międzynarodowo, dlatego nasza platforma została przetłumaczona na 13 europejskich języków. Jeśli współpracujesz z kimś z zagranicy, wybierz język z jego kraju lub Uniwersalny Język Angielski. Twój odbiorca otrzyma w danym języku treść wiadomości mailowej, kartę podpisów, oświadczenia i zgodę. W porządku. Teraz nadszedł czas, aby opanować sztukę podpisywania dokumentów. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu i potwierdzeniu poprawności danych zaakceptuj regulamin platformy i wybierz podpisz. Twoje dane zostaną zaszyfrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zostaniesz przekierowany na stronę główną panelu administracyjnego. W panelu administracyjnym można śledzić etapy procesu każdej zaangażowanej osoby, oznaczone etykietami statusu, takimi jak otwarty, podpisany lub odrzucony. Do każdego podpisywanego dokumentu na platformie Authenti dołączona jest karta podpisów. Na karcie podpisów znajdziesz wiele istotnych informacji, takich jak ID dokumentu, wizualizację pieczęci elektronicznej Authenti, wizualizację złożonych podpisów elektronicznych, w tym dane osobowe podpisującego oraz rodzaj złożonego podpisu. Wszystkie podpisy elektroniczne składane na platformie Authenti są zgodne z wymogami rozporządzenia EIDAS które reguluje świadczenie usług zaufania na terenie całej Unii Europejskiej, a tym samym są prawnie wiążące. To już wszystko. Jeśli jeszcze nie próbowaliście naszego narzędzia, zachęcam do założenia bezpłatnego konta w Autenti. Pozwoli Wam to doświadczyć wszystkich korzyści płynących z cyfrowego podpisywania dokumentów w praktyce. Świetna okazja, by zobaczyć, jak to działa i jakie oszczędności czasu oraz pieniędzy możecie osiągnąć. A jeśli już poczujecie, że to narzędzie jest dla Was, zachęcam do zakupienia Planu Pro, który pozwoli Wam na wysyłkę dokumentów bez żadnych limitów. To inwestycja, która z pewnością się zwróci, zwłaszcza gdy myślicie o efektywności i bezpieczeństwie Waszej pracy. Nie zwlekaj, dołącz do społeczności autentif.